Zobaczysz, Tiki. Z tą apką to będzie po prostu banalne. Witaj w moim domu. Nazywam się Marinette. 欢迎来到我的家。我的名字叫马里内特。 Hwanging Laila Wojacja. Wołate Ming Chomnej Lucu. Chyba nie za bardzo. Hwanging Laila Toa Wojacja. Wołate Ming Te Chale Malta. Brawo, zdolniacha z ciebie. Strasznie się denerwuję. Spodobają mu się te kwiaty? No pewnie są w porządku. Nie mają być w porządku, mają być idealne. Wujek mamy to super znany chiński kucharz. Niesamowity perfekcjonista i wszystko musi być wręcz idealne. To on! Chowaj się, Tiki! Ni hao. Witaj, Mari, jesteś Ned. Witaj, Marinette. Mówię po chińsku. Aj, nie, po mandaryńsku. Huang lo wachacha. O, chwileczkę. Witaj w moim domu. Nazywam się Marinette. Jakie to słabe. 欢迎来到我的家。我的名字叫马里内特。啊，这可真差劲。啊，这可真差劲。啊，这可。 Alia, potrzebuję pomocy. Nie wiem, jak się zająć wujkiem mamy, tym, o którym ci opowiadałam. Chyba sobie nie poradzę. Wyluzuj, Marinette, ja wiem, co robić, tylko zaczekaj chwilę. Dziękuję, jesteś kochana. To co mam robić? Hej, Marinette. Adrian? Dzwoniła Alia. Podobno potrzebujesz pomocy w chińskim. I oto jestem. Tłumacz z chińskiego do usług. Nie, to znaczy tak. A gdzie jest Alia? Cheng Sifu, Chen Cheni ten sila i palima? Bu, wo sen qi nen qie en sun qin lai guo qi li. Mi shuo yi gou liu li de chun guo ha. O, sze, Cheng Sifu. Ja nie żartowałem. Twój chiński jest świetny. Myślałem, że mówi pan tylko po chińsku. No, ja tak samo. O, ja mówię w językach, ale bardzo słabo. Odkąd ruszył nasz konkurs Najlepszy Kucharz Świata, najwięksi mistrzowie z całego globu karmią nasze zmysły swoimi gastronomicznymi dziełami. Cheng Sifu, to dla nas zaszczyt, że możemy pana gościć na finale konkursu. Ma pan szansę pokonać w kuchni wszystkich swoich konkurentów. Tylko jedna osoba zdobędzie tytuł najlepszego kucharza świata, a potrawa zwycięzcy zawita jako danie specjalne w menu restauracji Le Grand Paris. Powiedz nam, Cheng Sifu, jakim daniem zaskoczysz nas dzisiaj? Ni chao chai pen sha ni cai. Moje danie to niebiańska zupa. Wow, wiele słyszeliśmy o twojej słynnej niebiańskiej zupie, a dziś nareszcie jej spróbujemy. Czy mam pójść tam razem z panem? Nie, dziękuję, Adrian. Do gotowania nie potrzeba słów. Dzięki, Adrian. Ja przepraszam, że niepotrzebnie cię fatygowałam. Myślałam, że Cheng mówi tylko po chińsku. Nie ma sprawy, Marinette. To była fajna okazja potrenować chiński. W dodatku z samym Sifu. Sifu? To po chińsku mistrz, a wujek twojej mamy to wielki mistrz. Co za spotkanie! Moja ulubiona koleżanka Marinette Dipeo Cheng! Co za historia? Twój wujaszek serio myśli, że może wygrać konkurs z twoją zupą? Zupa to nie jest danie. Błagam, nie umie zrobić normalnego sushi jak pozostali? Chloe, sushi to japońska potrawa, a Cheng Sifu to Chińczyk. Poza tym on nie jest jak pozostali. Mój wujek jest najlepszym kucharzem na świecie, jego zupa to legenda. Ale ja nienawidzę zup. I co z tego? Jak to co? Jestem członkiem jury i na pewno nie zagłosuję na twojego wujka. Ach tak? On nie potrzebuje twojego głosu. Inni członkowie mają lepszy gust od ciebie. Ha! Co ja gadam? Ty wcale nie masz gustu, widać to po twoim stroju. Ty! Nie odzywaj się do mnie w ten sposób! Popełniłaś olbrzymi błąd. Jej, broniłaś wujka jak lwica. Na pewno byłby z ciebie dumny. Nie jestem pewna. On chyba mnie nawet nie lubi. No co ty, to nieprawda. Nie, na serio. Zepsuł nawet bukiet, który mu dałam. Cheng Sifu to nie jest zwykły kucharz, tylko artysta. Powiedział mi, że użyje kwiatów do swojej niebiańskiej zupy. Zawsze improwizuje z przypadkowo napotkanych rzeczy. Mówił o kwiatach, pewnie tych od ciebie. Czyli myślisz, że wujek mnie lubi? Na 100%. I właśnie to pokazał. W typowy dla siebie sposób.
pan Cheng? Marinette szuka pana na zewnątrz. Zobaczymy, czy reszta jury doceni zupkę twojego wujka po tym, Marinette Di Peng Cheng. Nie ma tam Marinette. Nie gadam po japońsku. Narka? Tradycyjnie w gronie naszych ekspertów zasiada André Bourgeois, burmistrz Paryża i właściciel tego pięknego hotelu, jego córka Chloe, reprezentująca młodsze pokolenie, gwiazda sceny pop, Jagged Stone i jego zabójczy krokodyl funk. Wspaniała, cudowna szefowa całego hotelu, Marlena César i wasz ulubiony Alek. Pora zgłębić tajemnice sławy niebiańskiej zupy Chenga Sifu. No to próbujemy! Co to ma być? Nie sądzę, żeby przypadła do gustu naszym gościom. Daję 3 punkty na 10. Ta zupa wygląda bardzo nieapetycznie. Chyba daruję sobie próbowanie. Daję 0 punktów. To jak całowanie wokalistki grupy Zombiaki. Też daję 0. Przepraszam, ale jest niezjadliwa. Daję 1 punkt na 10. Nic nie rozumiem. Nigdy nie dodawałem tych składników. To nieporozumienie. Ktoś podmienił moją zupę. Bardzo mi przykro, Cheng Sifu, ale ode mnie też dostajesz 0. Co daje ci w sumie zaledwie 0,8 punktu. Najgorszy wynik. Niestety, twoja niebiańska zupa nie znajdzie się w menu hotelowym w tym roku, a ty nie zostaniesz najlepszym kucharzem świata. Coś mi tu nie gra. Jestem pewna, że Chloe maczała w tym palce. Przykro mi to mówić, ale myślę tak samo jak ty. Wujku Cheng, to na pewno nie twoja wina. Jestem tego absolutnie pewna. Podejrzewam, że Chloe za tym stoi. Właściwie to trochę przeze mnie, bo sprowokowałam ją i... Hańba padła na niebiańską zupę. Nigdy nie zostanę najlepszym kucharzem świata. Nie, wujku, czekaj! W Chinach stracić twarz to koniec. Poczekajmy na niego na dole. Wielki artysta, który został pokrzywdzony. Czuję to. Słyszę z daleka, jak jego serce woła o zemstę. Leć do niego, moja mała Akumo, i zawładnij nim. Zwycięstwo ma najpiękniejszy smak na świecie. Marinette ma rację, to sprawka tej wstrętnej dziewuchy obraziła Chenga Sifu. Kung Zup, ja jestem władca ciem. Ten, kto jadł twoją zupę, stanie się twoim poddanym. Wszyscy słono zapłacą za twoją krzywdę. Udowodnię, że jestem najlepszym kucharzem świata! Dostałem skrętu kiszek. Czuję się jakoś niespecjalnie. Zjedliście moją zupę, więc jesteście moimi sługami. Co nam rozkażesz, panie? Złapcie tę dziewuchę. Chwileczkę! Odsuńcie się! Jestem córką burmistrza Bourgeois! A, tato! Kung Zup zrobi nową zupę! Zupę z dziewuchy! Ja nie cierpię zup! Doskonale! Już niedługo Biedronka i Czarny Kot poznają swoje przeznaczenie! Uciekać! Szybko! Ratuj się, kto może! Niegrzecznie tak odchodzić od stołu bez pozwolenia! Odciąć wszystkie wyjścia! Co to jest? Karmel? Całkiem smaczny, ale niesamowicie gęsty. Jesteśmy tu uwięzieni. A mój wujek jest wciąż na górze. Nie martw się, pójdę po niego. Dzięki, ja poszukam wyjścia stąd. Zjecie zupę, którą ugotował Kung Zup. Wszyscy będziecie mi służyć, a Kung Zup stanie się najlepszym kucharzem świata! Wujek?
niepotrzebnie prowokowałam Chloe. Muszę teraz ratować wujka. Dasz radę, Marinette. Jestem tego pewna. Tiki, krokuj! Ha! Pora na przemianę. A pomyślałeś o tym, żeby skołować dla mnie kawałeczek camemberta w tym chaosie kuchennym? Ser będzie po daniu głównym. Black, wysuwaj pasury! Czarny kot? Biedronka? Nie wiem jak ty, moja droga, ale ja zgłodniałem. W takim razie chodźmy coś zjeść. Kim są ci twoje? Przedstawiam ci Biedronkę i Czarnego Kota. Chcą ci przeszkodzić w gotowaniu twojej zupy. Musisz ich dopisać do listy składników. Niespodziewane składniki. Ha! Pychota! Ej, ty! Złapiesz tę dwójkę! Tak, mistrzu Kung Sup. Zupa z ciewuchy będzie pyszniejsza ze szczyptą superbohaterów. Nie będę jadła twojej zupy! Głupia ciewucha! Ty nie będziesz jeść zupy! Ty będziesz moją zupą! Niech mi ktoś pomoże! Chcę na dół! Spokojnie! Już niedługo znajdziesz się na dole! Nie działa! Biedronko, Czarny Kocie! Dostąpicie zaszczytu wejścia w skład zupy mistrza Kung Sup! Lecz najpierw spróbujecie mojego dania dnia! Owoce morza dla państwa! Jagged Stone? Owoce morza? To chyba pomyłka. Zamawialiśmy przecież tuńczyka. Uważaj! To nie w rock'n'rollowym stylu, Jagged Stone. Rock to jedna sprawa, a zupa to druga. Ale kiedy z wami skończę, będziecie mielonym mięsem! Brawo! Trzeba się pośpieszyć. Chloe zaraz będzie ugotowana. Mam nadzieję, że powstrzymamy wujka. Puśćcie mnie! No co jest, no? Zupa z ciewuchy to będzie moje nowe kuchenne arcydzieło. Masz zamiar mnie trzymać nad tą śmierdzącą papką? Moje ubrania od projektanta przyjdą smrodem! Ta zupa nie będzie tłusta. Kung Sup prowadzi zbilansowaną kuchnię. Puśćcie mnie stąd, no już! Słabo się spisał. Ty! Rób, co należy! Tak jest, panie! Biedronko, posłuchaj. Miło tak pobyć we dwoje. Może gdzieś się wybierzemy? Ach, tak? Może do góry? No właśnie. Możemy tylko piąć się w górę. No i zapeszyłeś. Chyba napięcie między nami spowodowało zwarcie w windzie. Chciałbyś. Chyba raczej pech, przez który tkwimy w tej głupiej sytuacji. Królewska uczta ze sznurkiem swojskich wędzonych kiełbas. Uprawiają jakieś jedzeniowe sztuki walki. Wolę kiełbasy z gniecionymi ziemniakami. Rozgośćcie się w słynnym apartamencie numer 36. Wymyślmy coś, bo zrobią z nas gniecione ziemniaki. Nie masz ze mną szans, Biedronko. Czas wystawić rachunek, mój drogi. Zabierz Miraculum Czarnego Kota, jego pierścień. Przynieś mi go, bierz pierścień! Masz nie tego superbohatera, burżuła. Założę się, że nie umiesz robić tak. Tak myślisz, Biedronko? Dobra robota, Biedrona. Idziemy poszukać szefa kuchni? Nieudacznik, nie dołęga! Moja potrawa nie uda się bez tej dwójki. Złapać ich i nie nawalcie, bo też wylądujecie w zupie. Tak jest, panie. Moja fryzura jest zrujnowana. Wiesz, ile dziś rano zajęło mi układanie włosów? Wkrótce to straci znaczenie. Biedronko, pomocy? Już
już chyba blisko. Świetnie, bo przez tę walkę zgłodniałem. Kung Zup jest gościnny. Nie musicie wybierać między serem a deserem. Dostaniecie to i to. Zapraszamy na niesamowity słynny pokaz 1000 latających ciast. Oho! Nasi goście kryli asy w rękawach, ale jak sobie poradzą w konkurencji śmierdząca serowa bomba? Miau! Ten zwrót naprawdę aż szczypie w oczy. Nie odpowiada ci mój! Hej! Myślę, że najwyższa pora na drugie danie. Mamy idealną temperaturę. Można już dodać główny składnik. Nie, 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 nie. Biedronko, co tak strasznie długo? Tylko czekaj, aż opowiem wszystkim... Ups! O nie, moja zupa z dziewuchy będzie bez smaku. Wiem, że wcale nie jesteś zły, Cheng Sifu. Ja wcale nie jestem Cheng Sifu, jestem Kung Zup, najlepszy kucharz świata. I nikt mi nie przeszkodzi w gotowaniu zupy z dziewuchy. Cofnij się, Chloe! A waszą dwójką zajmę się osobiście! Czarne kocie! Akuma pewnie jest w jego czerku! Spróbujmy ją zdjąć! Au! Boli! Nie lubisz ostrego? Szczęśliwy trap! To rachunek? Myślę, że będzie bardzo duży. Chcesz mnie pokonać kawałkiem papieru? I kto to mówi, Kung Zup? Próbowałeś nas załatwić kiełbasami i serem. W dodatku bezskutecznie. Czarny kocie, broń zawsze wyciąga z torby! Zniszcz ją! Jasne! Kotaklizm! Koniec twoich rządów, Akumo! Papa, miły motylku! Niezwykła biedronka! Ten pyszny plan był prawie idealny, ale zemsta to danie, które podaje się na zimno. Więc uważaj, bo nie znasz dnia, kiedy uderzę znowu! Czy nauczysz mnie, jak ugotować niebiańską zupę? Z przyjemnością, droga Marinette. Do gotowania nie potrzeba słów. Nie no, serio? Znowu gotujecie zupę? Przecież mówiłam, że nie cierpię zup. Myślicie, że jury to zaakceptuje? Czy przypadkiem tata nie wykopał cię z jury? Nie, wcale nie. Ja sama zrezygnowałam. Myślę, że Cheng Sifu i Marinette mogą być spokojni, bo tym razem ocena będzie uczciwa. To jest żałosne, potwornie żałosne. Cheng Sifu, twoja pyszna niebiańska zupa zdobyła największą liczbę punktów, co czyni cię zwycięzcą! I wkrótce stanie się daniem specjalnym w menu mojej hotelowej restauracji. Rock and roll! Muszę wracać do domu i napisać piosenkę o tej zupie. Mhm. Dziękuję, ale to już nie jest niebiańska zupa. Od teraz to zupa Marinette. Szyszę!
Proszę bardzo. Chodź tu i stań koło swojego wuja, najlepszego kucharza świata!